Monety austro-węgierskie są bardzo popularnym tematem kolekcjonerskim, no ze względu na naszą historię. Natomiast monety austro-węgierskie z wizerunkiem cesarza Franciszka Józefa I, ze względu na to, że postać ta jest dosyć mocno zakorzeniona, nawet bym powiedział w popkulturze, są bardzo popularne, a jednocześnie są to monety stosunkowo tanie i łatwo dostępne, z których można zbudować fajną kolekcję, jeżeli ktoś na przykład dopiero zaczyna swoją przygodę z numizmatyką. I właśnie o takich monetach, o monetach pięciokoronowych dzisiaj zrobimy sobie krótki materiał. Witam Was na kanale Srebrne Prowokacje. Pamiętajcie, subskrypcja, dzwoneczek, żeby nie ominęły Was kolejne materiały na tym kanale. Dziękuję również osobom, które zdecydowały się na wspieranie kanału. Jeżeli ktoś chce dołączyć, zapraszam do opisu pod filmem. Wracając do koron. Słuchajcie, monety austro-węgierskie, tak jak wspomniałem, bardzo popularne. Franciszek Józef, również postać historycznie bardzo popularna, czy historycznie. Można nawet zaryzykować, że dla osób, które nie specjalnie interesują się historią, no to postać ta bardzo często gdzieś w popkulturze się przewija i tym samym te wizerunki, które tutaj widzicie, są dosyć mocno rozpoznawalne. W Polsce, ze względu na naszą historię, monety te są często chętnie zbierane przez kolekcjonerów. No i mamy tych monet dosyć sporo, natomiast z okresu 1892, bo w tym roku właśnie została wprowadzona korona węgierska w wyniku reformy walutowej, zastąpiła ona florena, czy też guldena wcześniejszego. Do roku 1918 właśnie mamy koronę i z tego okresu mamy kilka bardzo pięknych, dużych, srebrnych monet. Są to monety pięciokoronowe. I teraz tak, jeżeli mówimy o monetach austro-węgierskich, to podzielimy sobie to na monety austriackie i na monety węgierskie i ja dzisiaj w tym filmie pokażę Wam właśnie, jakie typy monet były w Austrii, z jakich lat, jakie były nakłady i jakie typy były na Węgrzech. Zacznijmy sobie od pierwszego roczniku, ponieważ te monety w tym nominale 5 koron były wybijane od roku 1900, zarówno w Austrii, jak i na Węgrzech. I tutaj właśnie macie przykład monety pięciokoronowej z Austrii. I zwróćcie uwagę na stan. Tutaj taka uwaga drobna. Ja tymi monetami zainteresowałem się no, już jakieś 3-4 lata temu. I 3-4 lata temu taką monetę jak ta, tylko w stanie mocno wytartym, obiegowym, dało się kupić gdzieś w cenie 100, około 100 zł. Tak? Dzisiaj moneta obiegowa, mocno wytarta, to ceny zaczynają się gdzieś 160-180 zł. Natomiast przyznam szczerze, ta moneta, którą tutaj widzicie, to jest moneta, która stosunkowo niedawno dołączyła do mojego zbioru. I taką monetę znaleźć jest już naprawdę, naprawdę trudno. No bo po prostu korony te, pomimo tego, że są popularne, to najczęściej właśnie trafiają się w stanach mocno zużytych. Ja przyznam szczerze, mam dwie w stanie bardzo ładnym, to jest jedna z nich, to jest 900 rocznik i za chwilę pokażę Wam jeszcze jedną. Ale wracając do nakładów, słuchajcie, tutaj mamy ten wizerunek, ten typ monety, był bity w roku 1900 i to jest największy nakład, bo to jest 8,5 miliona ponad sztuk. Ten sam wizerunek był również bity w roku 1907. Tutaj już mamy zdecydowanie mniejszy nakład. Tutaj macie tą monetę. Ona jest dokładnie taka sama, ma inny rocznik. Ta moja konkretna tutaj ma takie drobną wadę w postaci lekkiego uderzenia na krawędzi, ale jest również bardzo ładną monetą. Bardzo ładnie się ona prezentuje. Zobaczcie na jak tutaj światełko na tej monecie pracuje w takiej fajnej, ciemnej patynce. Ale to jest dokładnie ten sam, jeżeli ktoś chciałby zbierać te monety na typy, no to ten rocznik 1900 i 1907 to jest dokładnie to samo. Idąc po monetach obiegowych, tą, którą mamy tutaj, sobie zostawimy na koniec. Następnie mamy rocznik 1909 i w 1909 były dwa typy tej monety. Była tak zwana duża głowa i mała głowa. Zacznijmy sobie od tej małej głowy. I tutaj też ta sztuka moja, ona ma lekką wadę na rancie. I tutaj już mamy nakład 1 700 000 około. Tak to wygląda. Jeszcze tutaj jak spojrzycie sobie na rewers, no to mamy orła i to co charakterystyczne, mamy 5 koron właśnie na obwodzie wokół tego orła i na dole napis 5 koron. Wszystkie te monety, które pokazuję, to srebro, próba 900. One mają 24 gramy, średnica 36 mm, no i na rancie jest inskrypcja.
generalnie bardzo fajne monetki. I druga z monet, którą wam powiedziałem, że mam w stanie naprawdę, naprawdę bardzo fajnym, to jest właśnie 1909 rok. Duża głowa. I zobaczcie, jaki jest stan tej monety. Jestem niezmiernie zadowolony, że właśnie taka moneta w mojej kolekcji wylądowała. To samo, moneta w tym roczniku dostępna stosunkowo łatwo. Natomiast znaleźć u nas monetę w takim stanie, no to już nie jest takie proste. To już jest pewnego rodzaju wyzwanie. Tym bardziej jestem zadowolony, że właśnie taka monetka u mnie się w zbiorze znajduje. I żeby zamknąć wizerunkowo monety austriackie, no to trzeba jeszcze dołożyć monetę okolicznościową. Jest to moneta z okazji 60-lecia panowania właśnie Franciszka Józefa. Tak ta moneta wygląda. Tutaj już taki stan typowy, obiegowy. I ta moneta to jest lekko ponad 5 milionów sztuk. Czyli jeżeli szukacie monet austro-węgierskich, to w pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o łatwość znalezienia do kolekcji, no to znajdziecie monetę pięciokoronową z roku 1900, następnie pięciokoronową właśnie tą okolicznościową, no i potem ewentualnie 907 albo 909, mała bądź duża głowa. Natomiast jak widzicie, mamy tutaj 5 sztuk i to jest komplet, jeżeli chodzi o monety pięciokoronowe. Jest to stosunkowo łatwy temat do zebrania nawet na roczniki i na wizerunki, bo gdybym chciał w moim stylu zbierać je na wizerunki, no to ta moneta jest tutaj o zbędna, tak, i mam w tym momencie wszystkie wizerunki, które były. Natomiast powiedziałem, że mamy monety austro-węgierskie, to były monety austriackie. Przejdźmy do monet węgierskich, ponieważ Węgry biły odrębną monetę właśnie z wizerunkiem również cesarza czy też króla Węgier Franciszka Józefa. I tutaj sprawa wygląda w ten sposób, że mamy monety również od roku 1900 do roku 1909. Dokładnie, najpierw podam wam nakłady. W 1900 było to 3,8 miliona, w 1906 1200, czyli ten, podejrzewam, nie sprawdzałem ceny, ale ten rocznik pewnie będzie ekstremalnie rzadki. W 1907 500 tysięcy, w 1908 1 700 i w 1909 około 1 300. To, co ja mam u siebie, ponieważ wszystkie te monety, które wam wymieniłem, mają dokładnie ten sam wizerunek, ja nie mam kompletu roczników, mam dwa. To jest rocznik 1900, o to nie, akurat tą monetę miałem zostawić na koniec, bo to jest 1907. Zacznijmy sobie tutaj, rocznik 1908 i 1909. Takie dwie monety w moim zbiorze się znajdują. Bardzo ładne monety, jeżeli chodzi o tutaj wizerunek, mamy dwa anioły trzymające koronę, czyli jest to herb Węgier. Ja już kiedyś wam pokazywałem, jak to fajnie wygląda na monecie złotej 20-koronowej. Natomiast no tutaj ze względu na rozmiar, no też bardzo ładnie się to prezentuje. Tam miałem lepszy stan. Te monety są w stanie typowo obiegowym. I tak jak powiedziałem przy monetach austriackich, monety dostępne w tej chwili mocno zdrożały, natomiast znaleźć je w stanie nieobiegowym jest rzeczą dosyć trudną, przynajmniej u nas tutaj w Polsce. Czyli tutaj mamy dwie monety, natomiast wizerunkowo wszystkie te, które wam wymieniłem, to jest dokładnie ten sam wizerunek, czyli one wyglądają tak samo, czyli zakładając znowu, zbierając na wizerunki, w przypadku monet węgierskich miałbym ten wizerunek z monet obiegowych plus jeden dodatkowy wizerunek, to jest moneta okolicznościowa z okazji 40-lecia koronacji Franciszka Józefa na króla Węgier i to jest dokładnie ta moneta i ona wygląda w ten sposób. Też ta konkretna sztuka jest monetą obiegową, nie jest to moneta w stanie mędniczym, a szkoda, monety te w stanie mędniczym w tej chwili osiągają bardzo duże ceny. Czyli i parametry tych węgierskich, tak samo jak austriackie, 24 gramy, srebro próba 900, średnica 36 mm. Zróbmy teraz w taki sposób, jak ja bym zrobił u siebie, jeżeli chciałbym te monety zebrać na wizerunki, no to mamy dokładnie coś takiego. Wizerunków mamy, jak widzicie, 6. 6 pięknych monet, pięciokoronowych. Ładnie się to prezentuje, monety stosunkowo łatwe do zebrania, jednocześnie historycznie związane z Polską, postać rozpoznawalna, bardzo fajny, bardzo ciekawy temat kolekcjonerski i taki zbiorek u mnie zostanie. Te dwie, które tutaj odłożyłem na bok, prawdopodobnie trafią
na sprzedaż ze względu na to, że właśnie tutaj wymieniłem sobie na te ładne stany, no i stwierdziłem, że zostawię sobie po jednym wizerunku takim rzeczywiście ładnym. Te, które Wam pokazałem, również są bardzo ładne, natomiast no nie aż tak jak te tutaj, ale będę się trzymał mojej zasady, że jeden wizerunek mi wystarczy. Dobra, słuchajcie, jestem ciekawy Waszego zdania, piszcie mi w komentarzu na temat tych monet, co myślicie. Zapraszam Was do dyskusji. Jeszcze raz przypominam, subskrypcja, dzwoneczek, jeżeli nie chcecie, żeby ominęły Was kolejne materiały. No i zapraszam Was na kolejne filmy. Dzięki, cześć.